Około rok temu na oficjalnym kanale firmy LEGO zaczęły pojawiać się pełne odcinki LEGO Ninjago. Co 3-4 dni dostawaliśmy kolejny i kolejny, aż do pewnego pamiętnego momentu, kiedy to wszystkie dotychczas wrzucone 7 sezonów tego serialu masowo zniknęły z platformy. Znaczy, nie do końca zniknęły, po prostu firma LEGO postanowiła zmienić ich widoczność na niepubliczne. Nikt nie wiedział, co było przyczyną podjęcia tak dziwnej decyzji. W końcu nie dość, że odcinki te zdobywały fajne wyświetlenia, to widzowie, którzy dotychczas oglądali sezony z niezbyt legalnych źródeł, mogli wreszcie odetchnąć z ulgą. A firma LEGO tylko zarobiła. Sytuacja ta wydawała mi się nad wyraz dziwna także przez fakt, iż wrzucanie odcinków do 7 sezonu przez kilka miesięcy i usunięcie ich nagle bez żadnej zapowiedzi nie jest praktyką codziennie stosowaną przez studia filmowe i różne platformy streamingowe. Raczej gdy coś się wrzuca, to już się tam to zostawia. Albo wystarczy zastanowić się dwa razy, zanim się cokolwiek i gdziekolwiek wrzuci. Na pewno mieli oni swoje powody, dla których tak to wszystko się potoczyło, ale nie zmienia to faktu, że to nie będzie taka pierwsza dziwna akcja w wykonaniu firmy LEGO. W trakcie nieobecności odcinków na YouTube na kanale LEGO były organizowane różne streamy z odcinkami LEGO Ninjago oraz zaczęto wrzucać pojedyncze odcinki 11 i 12 sezonu. Całkiem niedawno na kanał LEGO z powrotem trafiły odcinki, które zostały schowane, nawet z nawiązką, ponieważ na kanale firmy klocków duńskiego producenta pojawiły się kolejne 3 sezony, a wraz z nimi nowe odcinki z 11, 12, 13, 14 i 15 sezonu. Jednak wczoraj stało się coś, czego się totalnie nie spodziewałem, a raczej inaczej spodziewałem, ale w trochę innej formie. LEGO udostępniło pierwszy odcinek z 16 sezonu w naszym kraju, czyli oczywiście Polsce. Tak, dobrze słyszeliście. Pomimo, że nasz ojczysty dubbing do 16 sezonu jest już zrobiony, to LEGO nadal nie daje nam możliwości obejrzenia tych epizodów, ponieważ na Netflixie też mamy pierwsze 12 odcinków po polsku, ale tylko w USA. Na kanale YouTube zamiast rzucić na pierwszy odcinek z 16 sezonu w naszym języku, to nie wiedzieć czemu każe nam czekać. Nie ma to jak oglądanie Ninjago po polsku, ale tylko na VPN-ie. No bo co z tego, że mieszkasz w Polsce? Lepiej leć do Stanów, żeby oglądać cały serial po polsku. Czego tu jej nie rozumiesz? Tak naprawdę to jest mega dziwny ruch ze strony firmy LEGO i nadal mam cichą nadzieję, że jest to po prostu błąd, a odcinki po polsku bez żadnych zewnętrznych wspomagaczy będzie można wreszcie obejrzeć bez problemu. No bo niestety nasza Cartoon Network także nie daje znaków życia, jeśli chodzi o Ninjago. Więc pozostaje na tylko YouTube, bądź właśnie jakieś VPN-y. Nie dość, że z tym sezonem są zawirowania jak z żadnym dotąd, przecież data premiery kolejnych odcinków to dopiero październik, czyli łącznie od pamiętnego, kompletnie niespodziewanego dnia, w którym LEGO udostępniło pierwsze 12 odcinków 16 sezonu, minie około 5 miesięcy. To kawał czasu. Ale i tak nie można mieć pewności co do tego, czy nie pojawią się te odcinki wcześniej, ponieważ pierwsze 12 zostało wypuszczone znienacka. Nikt nie wiedział, że pojawią się tego 20 maja, bo nie zostało to w żaden sposób zapowiedziane. Więc być może zobaczymy te odcinki wcześniej na YouTube. Szkoda, że LEGO wypuściło nas tylko angielską wersję. Tak jak mówiłem, liczę na to, że w jakiś sposób się to jeszcze zmieni. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym, że na YouTube mamy już tyle sezonów tego serialu. Ponieważ pierwsze 10 już jest, z reszty sezonów co prawda są odcinki wyrywczo wrzucone, ale mamy w czym wybierać. Ode mnie to na tyle. Chciałem poruszyć ten temat, ponieważ gryzło mnie to już od bardzo dawna, a ten nowy odcinek z 16 sezonu był takim gwoździem do trumny. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.